Cześć. Tym razem filmik odnośnie grania Tapping Boo do surówki WAN na prośbę jednego z YouTubowiczów. Tutaj chodzi w tej zabawie, w tej surówce, bo w sumie chodzi o zabawę, prawda? W tej zabawie chodzi o to, że ten tapping jest złożony z trzech dźwięków, czyli inaczej triol. Czyli trzy dźwięki, które zapętlamy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. I teraz pokażę to na tym przykładzie. Tu mamy... W tabulaturze sobie, wiadomo, można łatwo zobaczyć, ale tu uderzamy palcem na 19 progu. Tu cały czas trzymamy tym palcem na 12, na najcieńszej strunie. A dokładamy palec na 15. Któryś z tych palców, który tam wygodniej. Teraz mamy trzy dźwięki, które mamy zapętlić, prawda? W wolnym tempie. Właśnie najważniejsze jest to myślenie o tych trzech dźwiękach, o tym, że to mają być trzy dźwięki, a nie inaczej. I zaczynając właśnie od wolnego tempa, sobie zapętlać to cały czas. Wiadomo, teraz można się zastanowić, jak to zrobić, żeby wychodziło i nie szumiało, nie brzęczało, prawda? Tu jest kwestia taka, że ja na przykład robię dlatego pierwszym palcem, bo łatwo mi jest tłumić nadgarstkiem pozostałe struny. Akurat tak jest w moim przypadku, może każdy inny, lepszy ode mnie gitarzysta pewnie to robi innym palcem, może tym na przykład, albo tym. Ale tu właśnie chodzi o to, że tłumię sobie to i teraz grube struny mi nie brzmią. Jakbym nie dociskał... To nie wiem. Nie wiem, czy to widać, ale to chodzi o po prostu delikatne, o ten palm muting, czy muting, jak to tam się nazywacie. Tutaj też jest jeszcze jedna kwestia, że uderzamy najpierw na 19 progu. I żeby zabrzmiał ten dźwięk na 12, bo ja tutaj nie uderzam palcem, prawda? Musimy tak zrobić, tak oderwać ten palec, ten, żeby on szarpnął struny. Może to jakoś będzie tutaj widać. Chodzi o to, że po prostu nie podnoszę go do góry, tylko trzeba wyczuć po prostu i pociągnąć tak jak piórkiem, jak kostką, prawda, uderzamy. Tak samo tu chodzi, żeby palcem zahaczyć. Ups. A ten już na 15 progu to już na zasadzie hammer on. Musi uderzyć na tyle mocno, żeby dźwięk wydobyć. Ta solówka mniej więcej wygląda tak. Ok, jeszcze raz. No, tam pod koniec mi się nie udało, ale w zasadzie jeszcze raz w wolnym tempie. Zauważyłem, po prostu tutaj jest tapping na 17 progu cały czas. I tam oczywiście dalsza ta część jest. Wiadomo, to nie wiem, czy to jest sens mówić. Progi w każdym razie to jest tak. 19, 12, 15. Później jest 20, 12, 15. Później mamy tak samo jak na tej cieńszej strunie, tylko gramy na drugiej strunie te same dźwięki. Później z kolei mamy takie śmieszne... Uwaga, ktoś mnie tu męczy. Takie śmieszne coś. 10, 11, 10, 13, 17.
Później przechodzimy na tutaj, 18 próg. Wiadomo, tę tabulaturę można znaleźć, wiadomo, w internecie, ale zasada jest najważniejsza taka, jakokolwiek tapping byśmy tutaj nie grali właśnie w stylu tutaj One, chodzi o zapętlenie właśnie tych trzech dźwięków. To powtarzam jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Może jeszcze końcówkę poprawię. No, kaleczę straszliwie, ale mniej więcej zasada jest wyjaśniona. Teraz tylko kwestia, żebyście sobie sami ponagrywali filmiki i pokazali, jak to brzmi. W każdym razie ten tapping można sobie, wiadomo, bawić na swój sposób już. No to na razie, jakby coś było źle, to nagram jeszcze raz. Pa, pa.